O, bardzo ważna rzecz. Dlaczego doszło do rozbioru Polski? Proszę bardzo, oddaję głos. Do rozbioru Polski doszło w wyniku osłabienia władzy królewskiej, czyli władzy centralnej. Osłabienie władzy centralnej zaczęło się od odsunięcia dynastii Piastowskiego od tronu. O Unią z Litwą myślał już król Władysław Pociętek, Władysław Niezłomny, dlatego małżeństwo jego syna Kazimierza Litwiego było z księżniczką litewską Aldoną. Smakowało? No, dziękuję. No i może pani to pozabiera. Dobrze. Ktoś jeszcze do państwa podoba? Nie, na razie odpoczniemy sobie. Prawda. Czyli Unia z Litwą myślał Władysław Niezłomny poprzez małżeństwo jego syna z księżniczką Aldoną. Aldona zmarła, później Kazimierz Wielki jako król Polski miał tam nieraz się przebił. Ale wyszła tego rodzaju polityka, że Polska nie mogła się dotrzeć do Bałtyku, bo do Gdańska blokowali Krzyżacy, a ówczesne Krzyżacy były w dużej potędze. Dlatego Kazimierz Wielki próbował się dostać do wybrzeży Bałtyku poprzez Pomorze Zachodnie. Na Pomorzu Zachodnim panowała odrębna dynastia Gryfitów. I o ile się orientuję, to Bogusław V, książę zachodniopomorski, jego żona chyba była córką Kazimierza Wielkiego, nie siostrą, a córką. I z tego małżeństwa pomiędzy Bogusławem V Szczecińskim i córką Kazimierza Wielkiego był ten słynny Kaśko Słupski. I właściwie i desygnował na następcę króla polskiego tego Kaśka Słupskiego w testamencie Kazimierz Wielki. A ponieważ najczęściej się z Kaśko Słupski okazał się jako książę nieudolny w wszelkich rządach, to dalsza polityka dynastyczna szła w kierunku, że siostra Kazimierza Wielkiego została żoną Roberta de Gaweńskiego, króla Węgier, i Ludwik Węgierski po Węgierii był piastem. I ponieważ sytuacja ówczesnie geograficzna była bardzo trudna, bo myśmy byli otoczeni przez wrogów, czterech rodzajów Niemców, trzy dynastie cesarskie, ale pomiędzy nimi też były wewnętrzne konflikty, to Kazimierz Wielki wygrywa, plus Krzyżacy, prawda, to trzeba było się sojuszu z Węgrami trzymać. Na skutek tego sojuszu na tron Polski wstąpił Ludwik Węgierski. I przy wstąpieniu Ludwika Węgierskiego na tron Polski nastąpiło osłabienie władzy królewskiej, bo Ludwik Węgierski, nie mając synów, starał się, żeby jedna z córek objęła tron Polski. A te starania były kosztem tego rodzaju, że Ludwik Węgierski musiał zrezygnować z wysokości podatku, bo Kazimierz Wielki ciągnął podatki w wysokości 12 groszów złana, a Ludwik Węgierski już obniżył podatki do 2 groszy złana. A jeżeli mniejsze podatki są, no to władza taka słabnie. Dobra. Teraz po śmierci Ludwika Węgierskiego na tron Polski dostała się Jadwiga. Ją pożeniono, prawda, przez polityczne układy z Jagiełłą, bo były tu różne
interesy polityczne Wielkopolski i Małopolski, bo Wielkopolska wchodziła, tam miała problemy na wschodzie, między innymi, prawda, z Rusią, bo tam była i ten Wołyń i Grodzy Czerwieńskie, a Wielkopolska miała inne interesy, bo ciągle jest problem niemiecki. I doszło do takiej sytuacji, że na skutek rozłamu politycznego pomiędzy Małopolską i Wielkopolską, Małopolska okrzyknęła na króla polskiego Piasta Ziemowita Mazowieckiego. No i niewiele brakowało, żeby został czas mazowiecki koronowany, ale arcybiskup gnieźnieński nie dokonał tej koronacji, ale Wielkopolska myślała, że ten Ziemowit Mazowiecki, prawda, ożeni się z Jadwigą i dynastia piastowska zostanie uratowana. A jak Jadwiga z Węgier jechała do Polski, objęcie tronu, ją puszczono na wałę, to tam był bardzo duży orszak i tym orszaku był Piast Mazowiecki, no ale doszło do tego, że zorientowano się, że on jest tym orszaku i jemu zamknięto bramy do Wawelu. Na Wawelu była Jadwiga i tam na niej presję wybierali magnateria Małopolska, żeby doszło do tego małżeństwa z Jagiellonią. No i tak się stało, że doszło. I trzeba tutaj zaznaczyć, że Jadwiga nie była królową Polski, ale koronowana była na króla polskiego, czyli miała uprawnienia władcze, bo królowa nigdy nie ma uprawnień władczych, tylko król. No królował tyle, że dzieci są z legalnego łona, to było istotne, ale królowa jako taka nie ma, ale Jadwiga była koronowana na króla polskiego i miała uprawnienia władcze. A zatem jej dzieci z Jagiellą miały prawo do tronu polskiego. No, sytuacja taka wynikła, że Jadwiga zmarła w związku z porodem córki, prawda, i pozostał Jagiełła. Jagiełło był, prawda, jej małżonkiem, był formalnie koronowany na króla polskiego, bo nie było w tej pojęcia księcia małżonka, ale on jako król polski miał dużo mniejsze uprawnienia. Jego dzieci z innej żony nie miały prawa do tronu polskiego. I wtedy, jak taka sytuacja wyniknęła, tam jeszcze rządził w Polsce, de facto władzę spełniał Zbigniew Oleśnicki, kardynał i biskup krakowski. Prawda? I Oleśnicki próbowali jeszcze przywracać dynastię piastowską. Bo po śmierci Kazimierza Wielkiego były trzy próby ze strony Piastu Mazowieckiego, żeby przywrócić im koronę. Niestety też trzy próby nie wyszły i mianowicie były polityka tego rodzaju, że Władysław Jagiełło miał dwóch synów, którzy nie mieli prawa do tronu polskiego, ale żeby te prawa uzyskać, to znowu została uszczuplona władza królestwa w zakresie sądowniczym. Ustąpił z władzy sądowniczej i zaakceptowali, prawda, i Władysław późniejszy Warnieńczyk został koronowany na króla polskiego, nie? A później go, ponieważ na terenie Węgry były w swoim czasie już zagrożone i tam był spór o koronę węgierską, więc koronę węgierską przy pomocy Oleśnickiego wygrano dla młodego Władysława Jagiellończyka, prawda, nie? I później tam już tamtej strony na Węgry nacierali Turcy, prawda, i ta bitwa, prawda, była wojna pomiędzy, prawda, Węgrami i Turkami i ona, no ta wojna różnie mogła się zakończyć.
Rosjanina. I była wojna zakończona rozejmem pomiędzy sułtanem i królem Władysławem. I zawarto rozejm. Był przez jakiś czas spokój i później nasz król niestety zerwał ten rozejm. Nastąpiła wyprawa Węgrów dalej na Warnę. Warna w tej chwili obszarze jest Bułgarii. No i pod Warną podnieśli klęskę i król zginął. I klęska warneńska przyczyniła się do tego, że potem Turcy zdobyli Konstantynopol. I do dziś tam siedzi. I jak zginął Władysław, w tym czasie jego brat, syn Jagiełły był wielkim księciem litewskim i gdzieś 2 lata była bez królewi i potem na tron wstąpił Kazimierz Jagielloński, który miał bardzo długie panowanie, no ale widzisz, już osłabiona władza królewska była, że obniżone były poważne podatki. Już osłabiona była władza królewska w zakresie sądownictwa. Prawda? No i później rozpoczęła wojna 13-letnia z Krzyżakami, bo niestety pod Grunwaldem żeśmy ich militarnie pokonali, ale politycznie niewiele żeśmy zyskali. Jak zmieniła się w wojnie trzynastoletniej sposób bojowania, bo pospolite ruszenie po prostu nie umiało bojować. Prawda? Trzeba było do tego zatrudnić wojska zaciężne, a wojska zaciężne to z kolei koszty. I król powiedział, skoro nie umiecie bojować, to patrzcie podatki. I z tych płacenia podatki, to trzeba było te podatki uchwalić, prawda? Bo i skarb królewski był pusty, bo na skutek tego zaobniżenia, bo już tam, prawda, Ludwik Wieniecki obniżył podatki, no to już w wojnie 13-letniej skarb królewski był pusty, czyli trzeba było się zwracać do rycerstwa, które się przekształciła, żeby uchwalanie podatku, a uchwalanie podatku to dalsze uzależnienie władzy królewskiej od sejmów, prawda? Bo przecież król na wysokie podatki to nie musiał się szlachty pytać, a później się musiał pytać, żeby szlachta, bo szlachta uchwalała, ale ta władza królewska coraz słabła. I z tego uchwalania podatku powstała ta władza kolegialna. Prawda? Pierwsza władza kolegialna decydowała o skarbie państwa i o podatka, a później, proszę ciebie, ta władza konkurencyjna doprowadziła do potężnego osłabienia władzy królewskiej. Dlatego trzeba się genezy rozbiorów Polski dopatrywać w osłabieniu władzy królewskiej. Bo później były jeszcze panowała dynastia Jagiellonów i podczas dynastii Jagiellonów jednak znaczenie władzy królewskiej było jakieś znaczące, ale jak umarł ostatni Jagiellon, prawda, który doprowadził do Unii z Litwą, żeby bardziej spoić tę część korony z Litwą i to mu się udało, to po śmierci ostatniego króla została władza ta kolegialna, ten Sejm, Rada Królewska, bo trzeba powiedzieć całą sprawę, cofnąć się w poprzednim kierunku, że całe intrygi w Małopolsce, żeby nie dopuścić Piastów do tronu, a żeby ściągać tego Litwinów na tron Polski, to sprawę już przepchała Rada Królewska. A skąd się wzięła Rada Królewska? No, Rada Królewska się wzięła, bo powołał tą Radę Królewską Kazimierz Wielki, bo on jako jeden człowiek nie mógł rządzić, musiał mieć doradców i tak dalej, senatorów i różne. Ale ta Rada Królewska też ograniczyła władzę królewską i z tego wszystkiego. I później było, jak dynastia Jagiellonów upadła, to powstała właśnie ta formacja elekcji, czyli wybierania król przez magnaterię i przez radę. I dalsze uzależnienie. I później jak król elekcyjny musiał być wybierany, to podpisał tak zwany akta konwentu.
ale artykuły herencjańskie, prawda, że nim obejmie koronę, to mu magnateria dyktowała ograniczoną władzę. I z tego to wszystko powstawało i to osłabienie władzy centralnej królewskiej doprowadziło do rozbioru, bo państwo o słabej władzy pada, prawda? I ja tu przyrobię przeskok, bo wrócę do konstytucji 1935 roku. Właśnie konstytucja 1935 roku była oparta na doświadczeniach historii i dlatego w tej konstytucji wiadomo, że to sejmokracja, prawda, prowadziła do rozkładu, dlatego Sejm w Polsce został ograniczony, dlatego ona jest nienawidzona, bo właśnie tu jest problem stanowienia prawa, bo w tej chwili się mówi, że Sejm jest od stanowienia prawa. Co jest nieprawda, bo Sejm jest tylko sprawą budżetowo-podatkowych, bo Sejm nie może stanowić prawa, ponieważ większość posłów nie ma wykształcenia prawniczego. Tak, to widać gołym okiem, co się tam dzieje. Ja muszę tu dopowiedzieć, dlaczego prawo rzymskie jest mądre. Bo trzeba się zastanowić, kto stanowił prawo rzymskie. Prawo rzymskie stanowili juryści z patentu cesarskiego, a patent cesarskiego to mniej więcej jak dzisiaj dyku. Ale cesarz nadawał patent ludziom znającym świetnie prawo. Więc prawo muszą stanowić prawnicy, a nie jaki sejm, tych prawników tak, jest w mniejszości. Tak, i w trzeciej natomiast jest oczywiście taka, no. Ja mogę powiedzieć, że sejm może prawda, decydować w sprawach budżetowo-podatkowych, bo to jest łatwiejsze do rozróżnienia i do rozumowania ustalenia budżetu czy podatku, prawda, też trzeba umieć, bo na ten resort trzeba dać tyle, na ten teren, ale to jest problem łatwiejszy niż stanowienie prawa. Prosta sprawa, nie? I genezy rozbiorów polskich trzeba się upatrywać w osłabieniu władzy królewskiej. Ha, ha, ha.